Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy na serwerze kidowice.pl, czyli serwer dla widzów. Serwer, na którym możecie grać wy. Więc jeżeli jeszcze was na tym serwerze nie ma, to serdecznie was tam zapraszam. Ponieważ dzisiaj sobie odwiedzę topkę, czyli 14 wysp, najlepszych wysp na serwerze kidowice.pl. Więc jak jeszcze was nie ma na serwerze i nie macie swojej wyspy, to wbijcie na tryb One Block i tam załóżcie swoją wyspę. A może za jakiś czas zrobimy kolejny odcinek z oceniania wysp i może topka będzie już zupełnie inna. Dobra, a więc pora na odwiedzenie pierwszej wyspy w dzisiejszym odcinku i niech będzie, to pójdźmy od końca, po prostu zostawimy sobie najlepsze wyspy na koniec. Więc weźmy sobie X-Kara XD, dobra, jesteśmy na wyspie X-Kara XD, dobra, ej, wyspa jak na ostatnie miejsce w topce jest naprawdę fajna. Już widzę na samym starcie, że o, mamy na przykład nasze skiny z kidowic, więc elegancko, fajnie to wygląda wszystko, aczkolwiek Weronika ma rude włosy, coś się nie zgadza w tym skinie. Ja też zupełnie inaczej powinienem wyglądać. Co jest, czekajcie, czy ja mam flyer włączonego? Mam, dobra, zobaczmy jak to sobie tutaj wygląda. Powiem szczerze, fajna wyspa, fajna świąteczna wyspa, bo widać, że są tutaj takie lizaki i tak dalej, bardzo fajne. Tu mamy jakąś wieżę, nie wiem czy tutaj jest ktoś, kto po prostu tutaj mieszka, czy nie ma właścicieli. A jest, jest ktoś tutaj, dobra, uwaga, wbijamy tutaj do środka. Uwaga, jesteśmy. Halo, X-Kara XD, czy jesteś? Jest, patrz, akurat nam się trafiło tak, że jest właściciel na serwerze, ale chyba Awka poszedł. O! No i masz kurczaka jeszcze dodatkowo ode mnie w nagrodę nazwę, no, bo wiecie co, nazwę tego kurczaka. Dobra, uwaga, tu bierzemy tak i uwaga, to był ten maluch. Kurczak tosta, proszę bardzo, tu masz takiego fajnego kurczaka. Siemano, siemano. Dobra, zobaczmy, czy jest może kara na Discordzie. Jeżeli jest, to byśmy ją sobie zabrali tutaj i z nią porozmawiali, ale z tego co widzę, chyba jej nie ma. Jesteś na DC? Nie, bo mam stresa. No dobrze. No dobra, no to w takim razie ocenimy sobie tą wyspę, tak żeby po prostu powiedzieć jak tutaj jest. Zobaczmy co tutaj mamy. To jest jakiś taki jakby... jakaś taka jakby restauracja, no całkiem ciekawe, całkiem ciekawa wyspa. Bardzo fajnie rozbudowana, fajnie zrobiona, mi się podoba, szczerze. No myślę, że mógłbym ją ocenić na takie mocne 7, w sensie jakby nie wiem, nie jest to nic takiego nadzwyczajnego. Więc po prostu ocenimy tutaj, prawda, 7 na 10 od tosta. Dobra, robimy coś takiego. To jest moja ocena tej wyspy, zobaczymy jak długo ta tabliczka tutaj się, że tak powiem, zachowa. Moim zdaniem dobra ocena, ponieważ no, nie jest to jakaś wybitna wyspa, ja widziałem lepsze, ale jest fajna, taka schludna, mi się nawet całkiem podoba, więc bym tak ją ocenił. Możecie dawać swoje opinie w komentarzach, a my lecimy do następnej wyspy. Dobra, kolejna wyspa, na której jesteśmy, to jest wyspa Fabianka, jest jego nick to dokładnie Fabianek 287-4364, więc to jest jego wyspa. Zobaczcie co on tutaj ma, 2 miliony, okej, okay. Nie wiem o co chodzi z tymi 2 milionami, to 2M, ale okej. Okay. No czy to jest wyspa, która jest lepsza od poprzedniej? Zdecydowanie nie, ale pod względem wartości jest większa, ponieważ ma więcej tych netherite'ów. Więc słuchajcie widzowie, jak macie netherite, rozstawiajcie go na wyspie, bo on podnosi wartość wyspy. No tą wyspę no niestety oceniam na takie no 3 na 10, no od tosta napiszę, żeby nie było, że się wstydzę mojej oceny. No 3 na 10 od tosta, no bo kurczę, no nie jest to wyspa jakaś wybitna, to jest tak naprawdę same posadzone drzewa. No średnia, średnia, lecimy do następnej wyspy. Dobra, kolejna wyspa, na której jesteśmy, to jest wyspa, która nazywa się Tościkowo. Dokładnie taki jest, taka jest nazwa tej wyspy. Więc całkiem fajna, mi się podoba. Okej, okej. Dobra, jest tutaj Julia, czyli chyba osoba, która jest właścicielką tego, tej wioski, znaczy tego wioski, tej wyspy. Dobra, mają tutaj podpisy, jest admin Julia, jest lider, a dobra, to jest od Natalci chyba, skoro lider, a tu jest admin, dobra, rozumiem. Jestem na DC, Julia jest na DC, to i bierzemy ją na DC, okej. Okay. Halo, halo. Siemka. Siemano, siemano. Jak tam życie? Bardzo to dobrze. Bardzo dobrze, dobra, jestem na twojej wyspie, proszę bardzo, możesz mnie teraz oprowadzić po tej wyspie, bo jak ktoś jest na Discordzie, to ma możliwość mi oprowadzenia, tak? To ja sam zerkam. Proszę bardzo, oddaję ci głos. Tutaj jest zaczęta budowa beaconu, nada się zbieramy właśnie na beacony, czyli po prostu mystery boxy za Kitcoxa Plus i będzie przytłoczony Kitcox Plus, więc będzie... No i prawidłowo! A ile już masz miesięcy Kitcox Plusa? Pierwszy miesiąc, no, zawsze trzeba zacząć, oczywiście od czegoś trzeba zacząć, zawsze któryś miesiąc musi być pierwszy. No dobra, co tutaj dalej mamy? Są skiny wszystkich członków z kidowic i jest zaczęta budowa skina Dave'a 3D, a mój jest okay. Już 3D. Twój jest już 3D, czekaj, twój jest, to jest ten tutaj, ta koszula, okej. Okay. Nie no, bardzo fajny skin, nie? Szczerze, 3D skiny tak oddają, są o wiele lepsze niż takie płaskie. Aha, widzę, że tylko twój jest póki co 3D i dobra, Dave zaczęty został. No nie, no fajnie, fajnie, fajnie. A gdzie jest, są podpisy? Tutaj choinka.
Te podpisy są tutaj na tej ściance białej. Na tutaj... samym początku. A, na samym początku, bo tutaj... A to co to? Tutaj są osoby... najważniejsze osoby wypisywane przez notarcie. Dobra, dobra, dobra. Tu mamy choinkę, to czekaj, to ja zobaczę, ja tutaj dawałem już chyba podpis, mi się kojarzy. Tak, dawałeś. Jest, nie tutaj. Czekaj, gdzie to jest? Gdzie jest ten tutaj, podpis? Tutaj, tutaj był potężny tos, ale dobra, ale ty masz Kitcox Plusa, nie? Tak, ale tutaj jest ścianka jeszcze. A masz główkę? Masz główkę ode mnie? Tak, tutaj jest. A, okej, okay, są główki, dobra, no to git, no to fajnie, elegancko, jest moja głowa, jest głowa Dave'a, nawet trzy są głowy Dave'a, co jest grane. No dobra. No dobra, no to powiem ci tak. Podpisy no. Dalsze. I podpisy... Od administracji. Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aha, takie są, no, 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 no. No dobra, git. Słuchaj, no dobra, no to oceniam tą wyspę. Powiem tak, na tą wyspę bym ocenił na dany moment. Jest fajna, przestronna, dużo się tu dzieje. Zostawię, gdzie chcesz ocenę, żebym ci zostawił tą tabliczkę, mogę gdzieś dać, będziesz miała z odcinka pamiątkę. Tutaj. Na wejściu? No dobra, tak. No to oceniam tą wyspę na 7 na 10. Mogło być lepiej, bo widziałem lepsze wyspy, ale jest naprawdę fajna i dużo skinów. Jakby te wszystkie skiny już były 3D, to już w ogóle byłoby mega. Od Tosta napiszę coś takiego, dobra, coś tu i... Ej, co jest grane? Nie widzę tu napisu! Ja co jest? Nie. Coś mi tutaj zepsuł koleżka chyba. 7 na 10 od Tosta. Dobra. Dobra, teraz widzę już ten napis, więc jest git. Ja proszę się widzę. Przesunąć. Co to jest za Oscar? Znasz go? Nie, nie znam. No dobra, dobra. No to oceniłem tę wyspę. Lecę do następnych. Oczywiście dziękuję ci za te minuty tutaj dla mnie poświęcone. Życzę powodzenia w rozbudowaniu dalej wioski i do zobaczenia. Heju. Kolejna wyspa nosi tytuł The Best Is. Czy to faktycznie jest The Best Is? Sprawdźmy. Uwaga. Mamy... pusty teren i zaczęto budowę zamku. Nie jest to zdecydowanie wyspa zasługująca na to, żeby być w topce. Nie wiem, co ona tu robi. No i nie będę nawet zostawiać tutaj tabliczki. Po prostu... no ta wyspa jest poza rankingiem, nie będę jej oceniać, no jest pusto, po prostu tu się nic nie dzieje. Bałwan fajny, ale bałwan nie wystarczy. Kolejna wyspa jest od Pawcio 3-2, jak on miał? 3-2-9-7, oczywiście to jest ta wyspa. Mamy, o tu, Pawcio 3-2-9-7, jest fajny napis zrobiony. Wigilia. No, a, że tu będzie Wigilia? Ej, dobra, jestem ciekaw, czy tu będzie coś takiego organizowane, widzowie. No bo ja ostatnio widziałem u Dave'a bardzo fajny odcinek, więc jeżeli nie widzieliście, to wbijcie do Dave'a. Tam był odcinek z ślubu jakiś był, coś takiego widziałem, że tutaj zostało zrobione, więc naprawdę całkiem fajne. Jeżeli ktoś będzie organizować Wigilię na serwerze, jestem chętny na przyjście na Wigilię, ale musicie ją bardzo dobrze przygotować, więc tu jest napis Wigilia. Pawcie, jeżeli przygotowujesz Wigilię, daj znać gdzieś w komentarzach, czy gdzieś jak będzie okazja i... bardzo chętnie się pojawię na takiej wigilii minecraftowej, ale żeby to nie było wigilię, bo wtedy nie mam, ja jestem w urodziny. No ale ogólnie wyspa... O, tu zaczyna coś powstawać, jakiś taki jakby logo czy coś takiego, nie wiem totalnie, ale zaczyna coś powstawać. No wyspa na dany moment to bym ją ocenił na takie 5 na 10, nie ma tu jakichś szczytów. Zostawię tutaj tabliczkę, 5 na 10 od Tosta. Sprawa prosta, prawda, zostawiamy taką tabliczkę. To jest moja ocena aktualna tej wyspy. Ale kto wie, może to się zmieni za jakiś czas, jak nagram kolejny odcinek i będą te same wyspy w topce, to zaktualizuję moją ocenę danej wyspy. Lecimy do następnej wyspy. Kolejna wyspa jest od Majrysz i z... nie wiem, jak się to czyta. W każdym razie mamy no taką prostą wyspę. Widzę, że jest bardzo rozbudowana na zasadzie, że jest szeroka, ale nie ma tu totalnie budynków. Dlaczego nie ma budynków? Dlaczego to nie jest rozbudowane? Aczkolwiek bardzo fajny. Tutaj jest ładny budynek. To mi się na przykład podoba. Całkiem fajny. Tu wchodzimy do środka. Jest tutaj, widzę łóżko. Tu są jakieś podpisy różnych osób, więc całkiem fajne. Całkiem fajny domek. Fajny pomysł, jakby fajnie wyglądający domek, ale mały. No i ta wyspa, no ocenię ją na taką... no na dany moment zostawię tutaj tabliczkę. Oczywiście jak ktoś będzie chciał sobie zniszczyć, to ją może zniszczyć. Nie mówię, że musi tutaj ona zostać, ale ocenię tą wyspę na takie, no na razie to dam 5 na 10. 5 na 10 dam od Tosta póki co, ale liczę na to, że ta wyspa się rozbuduje i na następnym odcinku będę mógł zaktualizować moją opinię na temat tej wyspy. Aktualnie no niewiele się tutaj dzieje, no ale mam nadzieję, że rozbudujesz swoją wyspę. Majszy, Riggs, jakikolwiek masz nick. Kolejna wyspa nazywa się Tostowy Ogień. Więc mam nadzieję, że to będzie Tostowy Ogień. Dobra, widzę, że mamy tutaj wieżę naszą skidowic, na której są tutaj główki zrobione. Nie wiem, dlaczego moja jest na dole, skoro moja normalnie jest tu i jest to troszkę inna kolejność, ale tak naprawdę nie ma żadnego
różnicy. Może być i tak, to jest to coś nowego. Dobra, widzę, że jestem już tutaj w nowej bluzie. Bardzo fajnie, w takim niebieskim, prawda, kapturku. Więc mega spoko, aczkolwiek ja trochę inaczej to bym zbudował chyba. Ponieważ ja w tym momencie nie mam kaptura, mam nawet czapkę świąteczną, więc proszę to zmienić. Bo tak powinno to teraz wyglądać. Dobra, to jest mój stary dom na Kidowicach, co jest grane. Dobra, mega fajnie. Ej, dobra, wioska naprawdę, znaczy wioska, wyspa naprawdę fajnie rozbudowana, jest tutaj nawet całkiem ciekawie. Bym powiedział, tutaj domek, okej. Okej, tak to wygląda. Ja jestem ciekaw, czy trafię dzisiaj na wyspę jakąś tego, na której na przykład był ten ślub. Nie wiem, czy ona jest w topce, czy jej nie ma w topce, nie wiem. Zobaczymy. Fajne, że domki są nasze odwzorowane, to spoko, tylko że tutaj, prawda, trzeba odwzorować mój nowy domek jeszcze, bo ten jest starym. Więc mam nadzieję, że ten nowy zostanie odwzorowany. No, tą wyspę ocenię na mocne 8 na 10, mi się nawet podoba, więc zostawiamy tutaj 8 na 10. Od dosta. No i oczywiście dajemy tutaj, kolorujemy to. Mam nadzieję, że zobaczycie tą tabliczkę. Wyspa naprawdę bardzo fajna. A tutaj mamy podpisy. O, podpis szefów. Potężny tost tu był. O, to już byłem nawet na tej wyspie. A nawet nie pamiętam. Może musiała się troszkę zmienić od tamtego czasu, jak to było. Bo kurczę, tu są sanie, tego nie zauważyłem. Dobra, normalnie święty Mikołaj w saniach leci tutaj z prezentami. Pyk, pyk, pyk. Widzowie, lecimy saniami do następnej działki. Kolejna działka to jest Super Tma. Tak się nazywa, Super Tma. Kto jest tutaj właścicielem? Dokładnie nie wiem, ale tak to tutaj wygląda. Mamy tutaj masę creeperów. Okej, wychodzimy tędy na tą wyspę i zobaczmy, co tutaj się u nas, co się tutaj prezentuje. Co to jest? Czy to jest... Nie no, to jest naprawdę, to jest posąg Jezusa z Rio de Janeiro. O kurczę, jaki posąg fajny, no dobra kurde, mocne, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Tutaj jest, widzę, a nie, bo to do budowy było chyba potrzebne, żeby to zrobić. No dobra, ej, albo to jest coś tu, albo coś tu powstaje, jakiś obraz? Nie wiem, dziwne. Strasznie dużo tutaj pada, to co tutaj jest, to nie wiem, to jest jakiś latający robot? Czy jakiś smok? Nie wiem o co chodzi, ale Jezus z Rio de Janeiro, no ciekawy pomysł. Straży tu jest zaśnieżone. Ej, wyspa fajna, fajnie rozbudowana, nawet mi się podoba, jest ciekawa. Tutaj mamy jakieś spore budynki, jakaś taka knajpa jakby to jest, ta? Czyli nie wiem co to jest, bo totalnie, o jest kuchnia, są różne takie rzeczy, okej, fajne łóżko, świetny kolor łóżka, moi drodzy, oczywiście... Najlepszy kolor. Dobra, lecimy tutaj i zobaczmy co... O, dobra, są nasze skiny. Znowu, co to jest za kolorystyka? Dobra, wiecie co, ja zrobię tak. Pomogę wam z tą kolorystyką, bo ja mam inną głowę. Ja ją buduję zawsze z tego. Tu, jakby zostawię ci to tutaj, tak jak masz. A tu z tyłu dam ci ten blok, żebyś właścicielu tej wioski, kimkolwiek jesteś, mógł sobie zamiast tego bloku dać ten, jak już go zdobędziesz, bo go się da zdobyć, więc, czy tam nawet kupić się go da chyba gdzieś w sklepie, więc po prostu sobie go kupcie, to jest troszkę, o, tu jest parkour zrobiony, o, ciekawe, co tu jest na parkourze napisane na końcu, no ja trochę oszukane, nie? Brawo, dotarłeś do mety, super ci poszło, no i poszło wybitnie. Dobra, nie, próbuję raz to przejść, okej, okay. O, jest tu ktoś, żółta atmosfera, halo, jest tu kto? Siemano. Siemano, dobra, fajna macie wyspę, bardzo, bardzo fajna wyspa, oczywiście, że mi się podoba. Czy to jest, ja mam takie pytanie, bo to jest dla mnie bardzo ważne, czy to jest Jezus z Rio de Janeiro? Tak, z obsydianu wykonany. O, z obsydianu? To ja nawet na to nie zwróciłem uwagi. Co ty gada, nie uwierzę, że jest w środku wypełniony, faktycznie jest z obsydianu. Jest w środku wypełniony, czy jest pusty? A, jest pusty, jest pusty, ale to dobrze, no to dobrze. Jakbyście to wypełnili w środku, to bym wam już nie uwierzył. Uznałbym, że macie jakieś tutaj, prawda, cheaty. Dobra, co mi dacie, jak przejdę tego parkura? 209 milionów. Dobra. Okej. To przechodzę. To jest załatwione. Masz jakąś kasę? Bo ja nie mam. Spadłem, ale czekajcie, bo to było oszukane, bo ja miałem game moda włączonego, muszę sobie przełączyć. Teraz będzie lepiej. Dobra, uwaga, lecimy. I 209 milionów, tak? Tak, tak. Dobra. Macie tyle w ogóle? Oczywiście. No dobra. A ciężki jest ten parkour? Nie, ten jest akurat łatwy, są cięższe na tej wyspie. Okej. Są jeszcze dwa. Ty... Dobra. Okej, dobra, tu przeskakujemy, pyk. Okej. Ale my ten śnieg tutaj tak, troluje trochę. Dobra, tu. Jest świetnie, dobra. Ej, dobra, idziemy wybitnie, no dobra, to faktycznie jest taki... No nie, no dobra, spadłem. Dobra, nie chcę tych waszych pieniędzy. Zachowajcie sobie je oczywiście. No nie udało mi się niestety dotrzeć na koniec, ale dobra, rzucam wam tu ocenkę. Gdzie chcecie tabliczkę z ocenką? No nie wiem. W sumie.
Może być tu gdzieś na środku. Dobra, czekaj, żółta atmosfera i różowa atmosfera to są dwie różne osoby, ja byłem w świecie przekonany, że to jest ta sama osoba. No, a gdzie jest żółta atmosfera? Na decenie może wbić. A, okej, okay, no dobra, bo ja już widziałem raz żółtą atmosferę i już się zapamiętałem, że jest żółta, a później nagle widzę, że jest różowa. Mówię, co się stało, że zostało zmienione nick, a teraz już wiem, że to są dwie różne osoby. No dobra, no to daję wam w takim razie, dam wam tutaj gdzieś na jakimś tym... Na pingwinie daje. Albo na zabytkowym domku. No to dawajcie, który chcecie, ja mi to obojętnie. To tutaj jest zabytkowy domek. No to jest zabytkowy domek, no to daję tutaj w tym miejscu. Tu no takie mocne 8 na 10 myślę, od posta. Taka ocena tej wyspy, bardzo mi się podoba. Jesteście w tym momencie, czekajcie, na którym wy jesteście miejscu w topce? To jest super tma, nie? A. No tak. Kurczę, ile tu jest członków tej wyspy! Co wy tu zrobiliście? No dobra, wartość wyspy 19 milionów, no dobra, no dużo, jesteście na 7 miejscu, no to moje gratulacje, ile wam brakuje, żeby być wyżej? O kurczę, jeszcze dwa beacony mieliśmy, ale coś się stało z nimi. Jak to jest możliwe, że ten X-Candy ma taką przebitkę, że macie 19 milionów, a on ma nagle 125 milionów? My mieliśmy 200. No dobra, no to życzę wam w takim razie powodzenia w tym, żeby to wszystko uzbierać na nowo. Bardzo podoba mi się ten Jezus, to jest fajne, to jest naprawdę... Ta budowla... Jest chyba największą budowlą aktualnie na wszystkich wyspach, które widziałem. Aczkolwiek jeszcze nie sprawdziłem dzisiaj wszystkich wysp stopki, może będzie coś więcej. No dobra, lecę dalej. Chcecie coś powiedzieć na koniec, bo jesteś na filmie, jak co, nie wiem, czy wiecie. A, no to pozdrawiam, no. Pozdrawiam mamę, tatę. I rodziców, no dobra. No to trzymajcie się, dzięki wielkie i do usłyszenia. Heju. To jest naprawdę ta wyspa? Czy ta wyspa jest wyżej niż tamta poprzednia, na której byliśmy? Czekajcie, bo to mi coś mi tutaj nie gra. Daj suba, co mi dał? Lapis, nawet nie zauważyłem, kiedy mi to rzucili pod nogi z napisem daj suba. No dobra, ej dobra, czy to jest naprawdę wyspa, która... Czy naprawdę ten Netherite robi taki jakby zarobek tutaj na tej wyspie? Czekajcie, gamy mode creative. Zlećmy sobie pod... Okej, dobra, tu coś jest pod tym jeszcze. Okej, dobra, jesteś... A, okej, to jest wszystko od... A nie, to dobra, to myślę, że to jest Netherite. Dobra, czy co tutaj podnosi tą wartość wyspy tak bardzo? Nie no, nie wierzę w to, że wartość wyspy w tym momencie jest oparta tylko i wyłącznie na tym jednym beaconie i tej wieży. I to robi taką wartość? O, tu jest jeszcze jakiś kopacz. No dobra, no nie wiem, widzowie. W każdym razie, słuchajcie, no nie będę oceniać tej wyspy, bo tutaj tak naprawdę wybudowane nie jest totalnie nic, więc bez sensu jest oceniać tą wyspę. Lecimy do następnej. Dobra, kolejna wyspa to jest Shopowo. Wydaje mi się, że to jest wyspa od Zipa albo od Juniorka. Okej, od Juniorka, to Juniorek miał shopa. Siemano. Dobra, bierzemy Juniorek na 100% jest na Discordzie, oczywiście, że jest. Siema, Juniorek. Siema. Co tam słychać? Zobacz, wyglądamy jak bracia. No, masz prawie taką samą czapkę jak ja. No i bluzę podobną. O, i faktycznie bluzę też, o, no to fajne. Ej, dobra, mega mi się podoba, fajne. No dobra, no to przejdźmy do oceny w takim razie twojej, prawda, wyspy. Co my tutaj mamy? Mamy tak, choinkę. Ja mam wrażenie, że ja byłem na tej wyspie już. Tak, chyba byłeś. I chyba się od tamtego czasu nie za wiele zmieniło, co? Renifer jest. Dom został udekorowany, tak. Dom został udekorowany, ale ogólnie mam wrażenie, że już widziałem całe to miejsce. Czekaj, czyli to tutaj był ślub? To nie, jeszcze nie tu. To był chyba u Asi. Aha, okej. No dobra, no bo tutaj widzę, że jest coś. Chodź. No. Co tu jest? Zostajesz zgrinczowany, jeśli nie zaśpiewasz Last Christmas. To musisz dać serce pod każdym komentarzem. Powodzenia dla tosta. Nie, dlaczego? Dobra. Last Christmas, I give you my heart. Nie wiem, co tam jest dalej. Coś tam, next year you give it... Nie wiem, nie pamiętam tego tekstu, jaki tam jest dalej. Ale dobra, zaśpiewałem, proszę mnie wypuścić, dobra, wolałem zaśpiewać niż pod każdym komentarzem zostawiać komentarz, bo wtedy by było ich masa. Ale oczywiście możecie zostawić komentarz, widzowie, to postaram się każdemu przypiąć serducho. Dobra, weź sobie zachowaj ten netherite, po co mi to dajesz? Ja jestem tu adminem, rozumiesz? Mogę ci dać dobra, taki lapis, patrz. Masz, to ja ci daję lapis z napisem daj suba. O. Świąteczny kwiat od Juniorka, no i to jest fajny prezent. No dobra, ocenimy w takim razie tą wyspę. Powiem ci tak, pod względem budowli nie jest to najlepsza wyspa, jaką widziałem, ale jest całkiem przyjemna i oceniłbym ją, czekaj, może gdzie ci tutaj zostawić tam tabliczkę, gdzie chcesz? Chodź. Dobra. Tu już mam jeden, czekaj. No, ale to będzie z oceną. Tutaj na drzewie tu? Zrobimy święte miejsce.
W takim razie oceniam tą wyspę na 7 na 10 od Tosta aktualnie. Wierzę w to, że rozbudujesz tą wyspę na tyle, że będę mógł za niedługo wrócić tutaj. Będzie. I ocenić ją tak, żeby było tutaj na przykład 10 na 10, żeby to postaramy było naprawdę dobrze zbudowane. Okej. A bo wy oboje jesteście szopami, nie? Tak. Właśnie coś, bo ja jak tutaj przyszedłem, to mówię, że jak się nazywa wyspa szopowa, to mówię, o, to pewnie tu mieszka Sip. A później widzę ciebie i mówię, kurczę, czy mi się to pomyliło, czy no. Ten Sip ma szopa, czy go nie ma? Dobra, ale okej, ma. Ty na odcinku mnie pomyliłeś z Zipem. No bo was mylę, nie wiem, jakoś mam z tym problem. Dobra, oceniamy wyspę 7 na 10, życzę powodzenia w rozbudowie, ale co do następnych wysp, bo czas mnie goni. I co? Chcesz coś powiedzieć na sam koniec? Nie wiem. Napiszcie lubię szopę, bo sam nie czytałam i nigdzie nie było. O, no to widzowie, napiszcie w komentarzu lubię... Dobra, każdy, kto napisze w komentarzu lubię szopy, przypnę mu serducho, dobra? Okej, okay. No więc tyle. Widzimy się, znaczy z tobą, juniorek, widzimy się przy następnej okazji, a my widzowie po cięciu na następnej wyspie. Kolejna wyspa to jest wyspa Koksów i to jest chyba najbardziej rozbudowana wyspa, jaką widziałem. Spodoba ci się wyspa? Jeśli tak, to wpisz is ocen. Dobra, będziemy ją w ten sposób oceniać. Właśnie, bo ja mogę tak oceniać wszystkie wyspy, bo jest tutaj opcja oceny, ja zapomniałem o tym całkowicie. No dobra, patrzcie, to co jest grane, moje logo, mojego kanału, tylko ona jest w drugą stronę. Bo ja normalnie patrzę z tej strony, czekajcie. Mamy modę spectatory. Dobra, i uwaga, normalnie ja mam tak to logo. Powinno być obrócone, ktoś tutaj, że tak powiem, sknucił, ale okej. Okay. Może być, zaakceptuję również takie logo. Tam, o, po drugiej stronie jest Dave. Dave jest dobrze zrobiony! I to jeszcze Dave jest zrobiony, ten nowy jego awatar, który niedawno zmienił. Jak wyście to tak szybko zrobili? Proszę ten obrócić. Nie, no dobra, nie każę. Gaming Porks. Gaming Porks, czy to jest jego wyspa? Dobra, o, tu ktoś jest. Uwaga, kogo my tutaj mamy? Asia 3457. Czy Asia 3457 jest tutaj właścicielką tego? Czekajcie, zobaczmy sobie. I stopka. Zobaczmy, kto tutaj jest w tej wyspie. X-Koksy. Okej, mamy tutaj trochę osób. Ja nie mogę, ile osób tutaj w tej wyspie pracuje. Czy tutaj są na Discordzie? Asia 3457 jest. Asia 3457. Dobra, weźmy Asię 3457 w takim razie. Halo, dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Czy ty jesteś jedynym przedstawicielem tej wyspy dzisiaj? Nie, jeszcze jest Kapinio i Kokosek. Dobra, Kapinio, już go szukam. Kapinio. Kapinio, dobra, biorę wszystkich w takim razie. I Kokosek, okej. Tak. Dzień dobry. Witamy. Czy słyszymy się z Kapinio i Kokosek? A. Dzień dobry. Dziś przyszedłem odwiedzić waszą wyspę. Możecie powiedzieć kilka słów na temat swojej wyspy, żeby mnie przekonać do jak najlepszej oceny. Dobra, no a więc tak, postaraliśmy się z logami waszymi, jak widziałeś, tutaj u góry to są. Okej. Loga mi się podobałem. Pytanie ode mnie zasadnicze proste. Dlaczego mój jest obrócony? A to nie akurat nie my robiliśmy. Aha, no to kto? No to robił Gaming Pro, Porks. A, Porks. Okej. Ale on go nie ma na rozmowie, także ten. No i on to w ogóle budował wszystko, sam to robił. Okej. No i też zrobiliśmy budynki, trochę tak klimat świąteczny. Też był jest kościół, w którym miałam ślub. Właśnie, czy to tutaj był brany ślub na odcinku u Dave'a? Tak, na odcinku tak. Dave'a. Dobra, faktycznie. Ja miałem. Kto miał ślub? Ja i on. No, Kokosek i? I ja, Asia. Aha, okej, dobra. Będę przechodzić do oceny. Potrzebuję miejsca, gdzie mogę zostawić tabliczkę z oceną tej wyspy. Gdzie chcecie po prostu? Powiedzcie, gdzie chcecie mieć tabliczkę. Możecie ją zachować, możecie ją zniszczyć, możecie z nią zrobić co chcecie, tak naprawdę. Gdzie? Może tu gdzieś. Dobra, tu na pingwinie? Dobra, w takim razie tu. I teraz słuchajcie, bardzo ważne. Jaką powinienem wam dać ocenę? 10 na 10. A proszę uargumentować, dlaczego uważasz, że 10 na 10? Bo jest bardzo rozbudowana. Okej. To jest prawda, to jest prawda. Macie dobrze rozbudowaną wyspę. Coś jeszcze? Bo tak, okej, dobra, bo tak mnie przekonało, zostawiam 10 na 10. No uważam, że to jest dobra wyspa, naprawdę macie chyba najbardziej rozbudowaną, więc warto ją nagrodzić. 10 na 10, moje gratulacje. Fajna, naprawdę wyspa, dzieje się tutaj sporo i jest to takie, no,
ze smakiem zrobione, więc naprawdę bardzo mi się podoba. No dobra, możecie coś powiedzieć teraz na koniec jeszcze, jak chcecie, do filmu? Pozdrawiamy widzów. Pozdro. Dobra, lecę dalej, trzymajcie się. Na czym się tak kolejna wyspa jest od Prox podłoga MC i słuchajcie, to jest ta wyspa. Czujecie to? Poprzednia wyspa jak wyglądała, a to jest ta. I ta wyspa jest wyżej tylko i wyłącznie dlatego, że ona ma dużo netherite'u. Dostanie się do topki jest bardzo proste, wystarczy mieć tak naprawdę kitcoxa albo kitcox plusa, gdzie po prostu w kitach dostajecie netherite, który sobie ładujecie na swoją wyspę i w ten sposób wartość waszej wyspy leci do góry i macie szansę na to, żeby dostać się do topki, więc to jest taki prosty sposób na to, jak dostać się do topki i wystąpić w następnym odcinku, jak widzicie, można, mając taką wyspę, aczkolwiek postarajcie się coś tam jednak zbudować, bo taka wyspa to jest po prostu średnia. Kolejna wyspa to jest Tostowa Góra, uwaga, jestem tutaj w środku, zrespiliśmy się w tym, ale okej, tak wygląda ta wyspa, kogo my tutaj mamy, co my tutaj mamy. Okej, wyspa całkiem fajnie rozbudowana, jest jakaś wieża, tu się jakieś rzeczy powstają. Jest trochę chaos na tej wyspie, nie będę mówić, że nie. Merry Christmas normalnie, last Christmas I give you my heart. Tu normalnie nasze skiny, ja tu tutaj wyglądam, jakbym po prostu mnie coś poturbowało. Nie wiem, co się stało, to jest jakiś rozjechany tost, ale całkiem śmiesznie wygląda, więc spoko, widzę, że każdy takie karykaturalne są zrobione te nasze to nie wiem co to. Wygląda jak jakiś hot dog, jakąś parówka z hot doga, ale fajnie. No dobra, ocenimy w takim razie tą wyspę, zobaczmy, co bym mógł tutaj dać. Mógłbym chyba tą wyspę oceniłbym na takie... Wydaje mi się, że mogę tą wyspę ocenić na 7 na 10, tak szczerze mówiąc. Więc zostawmy tutaj, w tym miejscu, 7 na 10 od Tosta. To jest moja ocena tej wyspy. Fajna, aczkolwiek mogłaby być lepsza. Jest tu troszkę chaos, ale wierzę w to, że osoby, które są tutaj odpowiedzialne za tą wyspę, jakoś ten chaos ogarną i będzie ta wyspa wyglądać lepiej. No i tyle, lecimy do ostatniej chyba wyspy w tym odcinku. The Best Island, czyli najlepsza wyspa, która jest na tym serwerze aktualnie pod względem wartości. Tak ona właśnie się prezentuje. Mamy tutaj normalnie zameczek, mamy jakąś czaszkę, mamy napisane Merry Christmas, mamy prawda... O, tutaj też jest ej, dobra, tu jest identyczny, prawie że identyczny ten... te sanie są identyczne prawie, więc bardzo fajne. Tu mamy na górze renifera, to też tego renifera już też widziałem gdzie indziej u kogoś. Mamy takiego smoka, ej, naprawdę, tu są niesamowite rzeczy. Ta wyspa, mimo tego, że ona tutaj na dole może nie jest aż tak zabudowana, to totalnie nie wiem co to jest, ale jakaś dziwna budowla strasznie, ale okej, niech będzie. W każdym razie nie jest to jakoś mega rozbudowane, ale tu w powietrzu naprawdę fajne rzeczy się dzieją. I ten renifer i ten smok naprawdę wyglądają mocno, nie? Dobra, zobaczmy tego smoka jeszcze z bliższa jakoś. Tu widzę, że jest jakiś, jakimś ogniem wali, tam normalnie skrzydła. No nie no, smok wygląda naprawdę fajnie, nie? Fajnie wygląda, szkoda, że to jest tak wszystko wysoko, ale... Ale git, no czasu trzeba było na pewno masę poświęcić, żeby to zbudować, więc oczywiście wielki ukłon do osób, które to zbudowały. No a ja zostawiam tutaj moją ocenkę, no wydaje mi się, że to możemy ocenić na 9 na 10. Tutaj ocenimy. 9 na 10 od Tosta, to jest moja ocena tej wyspy. Mimo tego, że to jest najdroższa wyspa pod względem wartości numer 1, no to jednak tamta wyspa, która była od tych koksów, no bardziej mi się podobała, bardziej była rozbudowana, więcej się tam działo, no więc... Tyle. Dobra, widzowie, kończymy odcinek w tym miejscu. Oczywiście, jak chcecie kolejny odcinek z oceniania waszych wysp na serwerze kidowice.pl, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat tych wysp. A ja kończę tutaj w tej alei głów i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!